Mamy mikrofon. Testujemy Emabuntus. I wydaje się, że to jest bardzo, bardzo fajna dystrybucja. Ma w zasadzie wszystko do takiego codziennego użytku i do zabawy. Jak ktoś jeszcze ma dzieci albo wnuki, to ma sporo takich różnych edukacyjnych. Ten jest fajny. OmniTax. Taki light. Sztuka. Geografia. Sztuka. Łatwo nie będzie. To są chyba to.
Yes. Good. Yes. Machu Picchu? Good. Naprawdę super fajna dystrybucja, malusieńko ramu na starcie zabiera. Ten akurat to jest uruchomiony z App Image. Sobie też to zamkniemy. Takie rzeczy ma. A, to jeszcze dodamy, że ma też ten Open LibreOffice, także też to możemy tutaj zaznaczyć. Format cells. I tu są takie różne opcje, że fonty można zmienić, font effects, alignment, borders i background, tu zielone. Także wiadomo, że to te programiki są w tej dystrybucji live, bo jak jest zainstalowany program, to wiadomo, że sobie można różne tam inne doinstalować, a właśnie to jest ten LMS. Tutaj mamy różne rzeczy. A sobie zamkniemy. Tutaj możemy stop zrobić. Tutaj mamy volume na 107 nastawiony. Switch to LXQ. Continue with FXCE. Currently keyboard PL, ok, keep. Tutaj Cairo Duck. To ok. Choose which version Duck Simple. Może być ok. Zwykłe. Tutaj mamy tutoriale, tylko to trzeba byłoby sobie wejść na internet, ale to na razie tego nie będziemy robić. Tutaj na prawym kliku można sobie też te wszystkie programy pooglądać, pouruchamiać. Jest Audacity, Clementine, GUVC View, Handbrake, Caffeine, KDN Live. Do montażu wideo. O. I można sobie filmiki pomontować. Także muzyczkę można zrobić, grafikę, jest GIMP, są wszystkie inne rzeczy. Piękna dystrybucja. Także polecam. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć.